Witam Was serdecznie w materiale szkoleniowym firmy Car Group. W tym odcinku porozmawiamy o temacie troszeczkę może jakby odbiegającym od zagadnień dietetycznych, jednak bardzo istotnym w kontekście jakby tworzenia własnej marki. Chciałbym tutaj powiedzieć o tym, w jaki sposób zostać cenionym specjalistą w branży dietetycznej, jakie praktyczne porady, jakie triki można wykorzystać do tego, żeby tą własną markę budować, wzmacniać i żeby w perspektywie kilku lat okazało się, że nasza osoba uznawana jest jako taki autorytet w tej właśnie kwestii. Jest to bardzo istotne, ponieważ na rynku jest coraz więcej dietetyków. W praktyce oznacza to, że każdy z nich musi znaleźć jakby swój sposób na to, żeby stać się może nie popularnym, ale cenionym wśród pacjentów. Dzięki temu będzie on zdobywał kolejnych pacjentów, a tym samym będzie mógł jako tako funkcjonować na tym rynku. Wiedza, o której będę mówił w tym odcinku, nie jest skierowana wyłącznie do dietetyków i specjalistów do spraw żywienia. Skierowana jest ona do wszystkich, którzy chcą w danej branży osiągnąć określony cel, jednak na ten moment nie wiedzą, w jaki sposób tego dokonać. Często jest bowiem tak, że udając się na poszczególne kursy czy wybierając się do szkoły, otrzymujemy dyplom, otrzymujemy jakieś tam wyróżnienie, jakiś dokument potwierdzający nasze wykształcenie. Jednak często w takich szkołach ta wiedza poruszana jest tylko od strony teoretycznej. W rzeczywistości, kiedy wchodzi się na rynek pracy, często ludzie po prostu nie wiedzą, jak ugryźć ten temat, w jaki sposób funkcjonować, w jaki sposób się promować, co rodzi taką dosyć patową sytuację, że te osoby odchodzą od danej branży i zajmują się czymś całkowicie innym, co można łatwiej osiągnąć, coś, co jest po prostu, gdzie zostajemy w swojej strefie komfortu. Okazuje się, że w szkołach, na studiach, na uczelniach wyższych nie uczą zawodu od strony praktycznej, a poruszają tylko kwestie teoretyczne. W tym odcinku chciałbym całkowicie odwrócić ten cykl nauki i będę podawał tutaj takie osobiste spostrzeżenia, które każdy z Was może wykorzystać w przypadku promocji swojej osoby jako cenionego specjalisty. Żeby nie przedłużać, chciałbym, żebyście uznali to jako takie know-how bycia, może nie, że bycia dietetykiem, tylko taki mikro biznesplan, który pozwoli Wam o wiele szybciej jakby rozwinąć swoje usługi, swój gabinet czy własną działalność, którą planujecie założyć. Po prostu będę wymieniał tutaj te wskazówki, które pozwoliłem sobie przygotować na kartce i mam nadzieję, że wyciągniecie z tego coś dla siebie. Najlepiej, gdybyście je zapisywali, ponieważ posłużyć one Wam mogą jako checklista do tego, aby każdego dnia rozwijać się w bardzo szybkim tempie. Na początku należy zrozumieć, że układanie i prowadzenie pacjentów to nie wszystko. W branży dietetycznej można rozwijać się na wielu innych płaszczyznach. Można tutaj pisać publikacje naukowe, można prowadzić swój catering dietetyczny, można prowadzić tylko konsultacje, można tworzyć produkty, można te produkty sprzedawać. Tak naprawdę jest ogromna ilość zawodów, które można wykonywać po ukończeniu kursu czy po zdobyciu wykształcenia z zakresu dietetyki. W innym wystąpieniu wspominałem o 62 zawodach, które można wykonywać po otrzymaniu właśnie dyplomu. Kolejną sprawą jest to, że to praktyka, a nie teoria jest tutaj najważniejsza. Nieważne, kto ile przeczyta książek, nieważne, kto ile konferencji odwiedzi, to i tak praktyczne wykorzystanie tej wiedzy jest najważniejsze. Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, jeśli ktoś uczyłby się jazdy samochodem przez 10 lat tylko z książek, a nie wsiadałby do tego samochodu, czy po 10 latach potrafiłby on jeździć? Zdecydowanie nie. W związku z czym, jeśli chcecie rozwijać swoje doświadczenie w tej branży, korzystajcie z wszelkich możliwości jakby świadczenia usług, nawet za darmo, znajomym, rodzinie czy innym osobom, ponieważ to wszystko zaprocentuje w przyszłości.
Kolejną bardzo fajną wskazówką jest to, że najwięcej człowiek uczy się często na własnych błędach. Jestem tego doskonałym przykładem, ponieważ no, nie lubię jakby dzielić się pracą z innymi ludźmi, a często jest tak, że chcę wykonywać wszystko samemu. No, człowiek jest omylny i człowiek nie jest dobry we wszystkim, w związku z czym jedne zadania przychodzą mu łatwo, drugie zadania zaś przychodzą mu bardzo trudno. Warto tutaj zrozumieć, że wykonywanie określonych zadań często jakby generuje czas, który musimy na to poświęcić, w związku z czym nie zawsze okazuje się to opłacalne. Warto zrozumieć, że rzeczy, które nam wychodzą gorzej, na przykład promocja, marketing, czy jakby dbanie o organizowanie pracy, nie zawsze będzie nam leżało. W związku z czym, jeśli jesteśmy dobrzy w układaniu rodospisów bądź prowadzeniu konsultacji, skupmy się właśnie na tym. Testujmy się w różnych sytuacjach, wybierajmy się na różne po prostu konferencje, sprawdzajmy, w czym jesteśmy dobrzy i w tym kierunku idźmy. Tak jak wcześniej wspomniałem, że konferencje to tylko teoria, jednak z drugiej strony jest to również najlepsze miejsce do tego, żeby budować swoją markę, ponieważ pozwala nam nawiązywać kontakty. I nie chodzi tutaj tylko o innych dietetyków, z którymi można porozmawiać i dowiedzieć się bardzo praktycznych rzeczy, ale również często na takich konferencjach wystawiają się różne firmy, z którymi można nawiązać współpracę. W związku z czym, jeśli możesz, korzystaj z takich wydarzeń, ponieważ jeden dzień, a tak naprawdę może przynieść wiele dobrego. Często jest tak, że dietetycy lubią się kłócić o to, kto wie więcej. Jest to główny błąd specjalistów, ponieważ jeżeli ktoś ceni swój czas, swoją wiedzę, ceni samego siebie, to nie będzie wykłócał się z drugą osobą o coś, ponieważ no, czy to jest jakimkolwiek celem tego wszystkiego? Warto zrozumieć, że jeśli jesteśmy na początku drogi, na początku kształcenia, nie warto kłócić się z innymi dietetykami, o ile nie jesteśmy przygotowani bardzo dobrze z tego zakresu. Chodzi tutaj o to, ja sprowadzam to do takiego zdania, że jeśli nie znasz aktualnych badań naukowych w danym zakresie, nie wchodź w dyskusję na ten temat, ponieważ może się to obrócić przeciwko Tobie, no i okaże się, że to bardzo nieprzyjemna sprawa, tak po prostu wylać sobie kubeł zimnej wody na głowę. Warto również zrozumieć, że bez szkoły, bez odbycia odpowiedniego kursu, to jakby rozwijanie się w danej branży jest bardzo ciężkie. Szkoła i kursy nakierowują na określony tor, a to, czy my osiągniemy sukces, zależy już później od nas. Jednak szkoła jest takim kamieniem węgielnym każdej jakby rozwijania tego zawodu. Na swoim przykładzie mogę to potwierdzić, ponieważ gdybym nie poszedł na studia dietetyczne, to na pewno bym się teraz tym nie zajmował. Zrozum, że sukces zależy od Ciebie. Tyle, ile czasu poświęcisz na naukę, tyle, ile czasu poświęcisz na rozwijanie swoich umiejętności, swojej wiedzy, tyle jesteś wart, tak naprawdę. Jeśli w tym momencie wyrobisz w sobie nawyk jakby codziennego rozwijania wiedzy, czytania nowych książek, spotykania się z różnymi inspirującymi osobami, odwiedzania różnych konferencji, to uwierz mi, że o wiele szybciej osiągniesz nawet wysoki, taki duży, spory cel, niż gdybyś to robił, kiedy to nie będziesz się rozwijał w ciągu dnia, a liczył na to, że coś Ci skapnie. Tutaj w tym momencie warto zrozumieć również fakt, że na początku tej drogi warto udzielać swoich usług, warto tworzyć produkty i warto być obecny na różnych wydarzeniach, również za darmo. Jeśli będziesz świadczył, jakby dzielił się swoją wiedzą, pomagał innym w rozwiązywaniu problemów związanych właśnie z nadwagą czy z chorobami o podłożu dietozależnym, o wiele szybciej nabędziesz tego doświadczenia, w związku z czym korzystaj z tego. Nigdy nie myśl, że wiesz wszystko. Okazuje się, że osoby, które tak myślą, często w ich życiu przychodzi taki moment, kiedy to znajduje się ktoś, kto wie lepiej. Wtedy te osoby zamykają się w sobie, ponieważ no, staje się to dla nich takim ciężkim orzechem do zgryzienia, twardym orzechem do zgryzienia,
przez co one zamykają się w jakby swojej strefie komfortu. Nigdy nie podchodź do wiedzy dietetycznej jako do czegoś, co już jest określone, że to już jest skończone. Jest to wiedza, która aktualnie wychodzą coraz nowsze to badania, w związku z czym bądź z nimi na bieżąco, ale nigdy nie podchodź do tego w taki sposób, że po przeczytaniu jednego badania wiesz już w danym temacie wszystko. Nie staraj się być również specjalistą od wszystkiego. Wyspecjalizuj się w określonej dziedzinie, na przykład w chorobach serca, na przykład w dietetyce sportowej, czy na przykład w byciu, nie wiem, tam menadżerem cateringu dietetycznego. Takie podejście sprawi, że o wiele szybciej osiągniesz ten cel, a tym samym mniej się namęczysz, ponieważ nie będziesz chciał skupić się na wszystkim. Kolejną sprawą jest to, żeby czytać różne książki, nie tylko związane z dietetyką. Często okazuje się, że takie książki, jak na przykład jakieś holistyczne podejście do zdrowia, ewentualnie podręczniki medyczne, również mogą bardzo wiele wprowadzić do jakby rozumienia dietetyki. Ja sam, pomimo tego, że czytam książki związane z żywieniem, oparte na publikacjach naukowych, to często zdarza mi się również czytać książki, które dotyczą, nie wiem, leczenia, na przykład chrapania, i tam znajduje się na przykład dwie strony, w których to wspomina się o diecie korzystnej w tym przypadku. Bez tego na pewno bym się tego nie dowiedział, więc jeśli masz możliwość, czytaj różne materiały naukowe, różne książki, korzystaj z różnych źródeł do zdobywania wiedzy. Nie bój się również pytać. Jeśli masz możliwość kontaktu z innym specjalistą z zakresu żywienia, zadaj mu wszystkie pytania, które są dla Ciebie jakby intrygujące. Staraj się wypytać go o wszystko i zawsze pytaj w taki sposób, żeby on podawał Ci praktyczne odpowiedzi. Nie pytaj o teoretyczne sprawy, o takie ogólne. Zazwyczaj zadawaj bardzo konkretne pytania, ponieważ dzięki temu otrzymasz również konkretną odpowiedź. Dobrze, kolejną sprawą jest to, żeby nie wierzyć celebrytom oraz reklamom. Często takie osoby robią to tylko dla pieniędzy, często robią to tylko dlatego, żeby zdobyć pogłos i poklask innych osób. No a jeśli chcesz zostać cenionym specjalistą, niech Cię to całkowicie nie obchodzi. Nie korzystaj z kursów takich osób, ponieważ zazwyczaj okazują się one być jakby oklepaniem wiedzy, podstawowej wiedzy teoretycznej, a kosztują niekiedy po kilka tysięcy. Pomimo tego, że jesteś na bieżąco, tak myślę, że jesteś na bieżąco z badaniami naukowymi, pamiętaj, że praca dietetyka to również obcowanie z produktem w kuchni. Dietetyk powinien być również kucharzem, ponieważ bez tego bardzo ciężko jest układać jadłospis. Jeśli nie jesteś w stanie wyobrazić sobie danej potrawy, nie jesteś w stanie wyobrazić sobie smaku i tego, w jaki sposób tą potrawę można włączyć do dziennego jadłospisu danego pacjenta, to bardzo ciężko będzie Ci prowadzić takich pacjentów. Korzystaj z wiedzy doświadczonych, tak jak wspomniałem. Nie uczestnicz w dyskusjach, które do niczego nie prowadzą. Wierz w swoje możliwości i na koniec pamiętaj, żeby ciężko pracować, ponieważ jest to jedyna droga do tego, żeby zostać cenionym specjalistą. Na ten moment to tyle. Liczę na to, że podałem Ci przynajmniej kilka praktycznych porad, które możesz wykorzystać już teraz. Jeśli szukasz więcej takich porad, zachęcam Cię do zakupu mojego e-booka, w którym to poruszam również ten temat. Na ten moment to tyle. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków.